Cześć, z tej strony Łucek. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj Samsung Galaxy Z Fold 3, czyli trochę czasu z nim, jakie moje wnioski, jakie uwagi, czy telefon fajny, niefajny. No cóż, pogadajmy sobie standardowo. Chyba najważniejsza rzecz, która wszystkich interesuje, ten ekran. Jak to działa, czy to spoko, nie spoko? No powiem wam tak, miałem na przykład ostatnio Find N'a od Oppo. Powiem wam, że moim zdaniem lepsza opcja, jeśli chodzi o zaginane ekrany, bo po prostu nie widać tego zagięcia, nie czuć go. Ono jest bardzo wyczuwalne pod palcami, czujecie, jak gdzieś coś robicie, swajpujecie i no kwestia tego, czy to się komuś podoba, czy nie. Inną sprawą jest zachowanie czystości. Niestety on ma tutaj folię i tak naprawdę tutaj dookoła wszędzie jest cały czas brudno. Nie da się tego dokładnie wyczyścić, żeby tam nie było jakichś paprochów czy czegokolwiek, po prostu zawsze macie tam kurz i to jest taki minusik tego telefonu. Też dosyć ciężko on się składa. Trochę trzeba użyć tej siły, żeby go złożyć i rozłożyć. Zawsze to klaskanie jest, więc no, na to musicie się przyzwyczaić. A co poza tym? Poza tym ekran nie jest jakiś turbo jasny. Nawet Samsung Fan Edition ma moim zdaniem lepiej świecący ekran niż to, co widzicie tutaj w przypadku tego Folda, więc pod względem ekranu wydaje mi się, że też są lepsze opcje. Nawet jego jasność maksymalna do 1000 nie dobija nitów. Tam widzieliście w moim filmie, jak to realnie ta sztuka wygląda, więc możecie sobie zobaczyć. Ten ekran na froncie, czy tutaj na boku, no jest, ale on jest zbyt pionowy, znaczy się, zbyt nie rozciągnięty. Niektórym może to pasować, niektórym nie, dlatego na przykład odsyłam do filmów o Find N-ie, gdzie wydaje mi się, że tamto podejście do rozkładanego ekranu moim zdaniem jest fajniejsze. Wydajność i działanie, Snapdragon 888, grzeje się jak każda jedna sztuka tych telefonów, wszystkie się grzały, ten też się też grzeje, więc ciepło jest i było, jest i będzie. W przypadku Snapdragonów 888 nic już się z tym nie da zrobić. Samo działanie spoko, no powiem wam, że jest ok. Jedna rzecz, która irytuje, to w szczególności w przypadku gier, na przykład trzymacie sobie telefon w ten sposób, on jakoś sobie dziwnie czasami rozchyla wam proporcje do tych, czasami do tych. Później nie powraca do tych, które mieliście, tylko zostają tamte, na przykład w przypadku gier. No różnie. To trochę nie jest dograne, chociaż spoko, wszystko się wyświetla na tym pełnym ekranie, niezależnie od gry, czy jest ona przewidziana do takiego jakby podłużnego widoku, czy też poziomego. Zawsze fajnie to wszystko się skaluje i wygląda dobrze, więc pod tym względem tutaj nie mam zastrzeżeń do Z Folda. Fajnie to działa. Aktualizacje, system, no to tutaj typowy Samsung, zero zastrzeżeń, wszystko jest, aktualizacje się pobierają. Aktualne, no mamy marzec i łatki są z 1 lutego, więc no marcowe niedługo wyjdą, więc tutaj Samsung trzyma swoją, że tak powiem, standardową jakby politykę i to mi się jak najbardziej podoba. No to przerzucanie się między jednym a drugim ekranem, fakt, możecie zrobić wszystko na jednym i na drugim, nie ma z tym jakoś jakichś większych problemów, chociaż dziwną rzeczą jest na przykład, że jeżeli sobie zrobiliście układ tutaj pulpitów jakiś taki na przykład jak ja mam, gdzie mam moje do testów i tak dalej, no to niestety to nie wiem czemu się nie kopiuje na te ekrany tutaj, jakby są niezależne, trzeba by sobie złożyć, tutaj dołożyć kolejny ekranik i sobie po prostu dorzucać znowu jakieś rzeczy, a tu on się nie pojawi. No tak to sobie Samsung rozwiązał, chociaż no jest jak jest. To taka moja uwaga. Samo funkcjonowanie, no fakt, czasami przeszkadza też trochę wystające tutaj jakby ten zędzelek od samego z kwestii z, jak to nazwać, no składania tego ekranu, więc no to jest na pewno widoczne. Widoczne też jest ukryta pod ekranem kamera, którą no tu widzicie te piksele, mniej lub bardziej w zależności od apki i czy jakbyście mieli jasne, to pewnie jeszcze bardziej jest to widoczne, na przykład na pulpitach nie za bardzo, nie widać tego, ale już w innych miejscach gdzieś te siateczki są widoczne, więc no, na to też trzeba wziąć uwagę. No nowy feature, nowość, ale też to jeszcze moim zdaniem trochę wymaga dopracowania. No same funkcjonowanie telefonu powiem wam, że bardzo fajnie, głośniki są sensownie umieszczone, bo macie stereo po tych stronach, jak sobie coś oglądacie, przełożycie ten smartfon w taką otóż to sposób, no to jest dobrze, chociaż musicie go trzymać wtedy za aparaty, bo tu macie pod spodem aparaty, więc się brudzą, żeby sobie palcami nie zasłaniać tych głośników, bo w ten sposób, no to raczej ten dźwięk jest tłumiony, więc trochę wydaje mi się, że można by było to zrobić odwrotnie, że dać głośniki tam, gdzie są aparaty i wtedy nie byłoby problemu, że sobie maziacie tej soczewki i tak dalej.
Na pewno też wystawanie tych soczewek dosyć jest duże jak na tego typu smartfon i niestety się koleboce. Teraz mam tu podstawkę, ale jak na płasko jest, to on niestety sobie chodzi przez tą właśnie część, więc no to na pewno trzeba zwrócić uwagę. Wykonanie, cała reszta, ten zawias, to wszystko, powiem wam, że telefon jest testowy, on już naprawdę setki razy został złożony i rozłożony i powiem wam, że to nic nie skrzypi. Wszystko jest spoko, ładnie, fajnie, pięknie chodzi. No, może troszkę ciasno, trochę twardo, trzeba użyć trochę siły, no ale konstrukcja przemyślana, no. Tak samo ekran, mimo że ma tutaj tą folię i tak dalej, ja go używałem, inni go używali i powiem wam, że no, nie ma żadnych śladów, nie ma w ogóle żadnych rys. Nic, po prostu wszystko jest tak, jak być powinno, poza no, tym, że jest to gniecenie i mam wrażenie, że ono trochę tak nierównomiernie się robi. Znaczy się, tutaj jest takie miejsce, gdzie on jest jakby bardziej wgnieciony, że nie ma jakby równej linii. Może coś gdzieś komuś się coś przygięło, ale to już takie moje, wiecie, może lekkie czepialstwo odnośnie tego, ale no, to trzeba też jeszcze zauważyć. No poza tym, no powiem, że się fajnie używało ten telefon. W speedtestach wychodził też w miarę fajnie, szybko. Granie, no bezproblemowo. W szczególności brzmienie jeszcze tego telefonu na głośnikach, jak sobie tutaj to wszystko ładnie ułożycie. Duża powierzchnia ekranu. No można się z tego cieszyć, chociaż trzymanie tego w kieszeni, takiej wielkiej cegły, no to raczej dla odważnych. Ja tak prywatnie to bym nie chciał chyba aż tak dużego czegoś mieć w kieszeni, no ale może to jakoś się komuś przydać. Fotografia, zdjęcia. Powiem wam, że tutaj spodziewałem się trochę więcej. To znaczy się, że zdjęcia będą trochę lepsze. Są na dobrym poziomie, no ale do jakichś takich topowych smartfonów to trochę temu smartfonowi moim zdaniem brakuje. Zdjęcia wychodzą dobrze, ale myślałem, że będą jeszcze lepsze. Tak to bym skwitował. Jest to dobry poziom Samsunga, ale to no nie takich topowych S22, jeszcze nie miałem w rękach jeszcze, no ale po prostu niektóre zdjęcia, na przykład jak mamy troszeczkę ciemniej już, jakieś gorsze warunki oświetleniowe, no to już algorytmy nam grubo działają. Chociaż standardowy i szeroki kąt, przeważnie zawsze wychodzą te foty dobrze. Czy to jest słabo oświetlone gdzieś coś, czy jest dobrze ze światłem, no to tutaj nie ma zastrzeżeń. Gorzej już jest z zoomami. Tu już naprawdę na najwyższych wartościach, no to se nie da. I troszkę jest też balans bieli rozkręcony między zoomami a standardowym aparatem. Między szerokim a standardem jest blisko, prawie że tak samo, jeżeli chodzi o biel, ale już zoomy trochę dziwnie, w ciągłości w jakichś ciemniejszych sceneriach wychodzą, więc film o zdjęciach jest, możecie sobie go całego zobaczyć. W sumie polecam zobaczyć, zetknąć, jak to tam wychodziło mi. Oczywiście jak zwykle zdjęcia z ręki, no więc widzicie mniej więcej, jak to wychodzi bez żadnego czarowania statywów i tym podobnych rzeczy. Bateria. No tutaj na pewno trzeba się przyczepić, że nie ma ładowarki, no to już jest jakiś dziwny trend, no ale no nie ma. Bateria starczała no koło dnia, na dłużej raczej nie, w szczególności jeżeli używacie ten, otóż to tutaj wewnętrzny wyświetlacz. Nawet telefon sam zostawiony samopasem jakoś szybko mi się rozładowywał w porównaniu do innych, bo zawsze trochę rzeczy u mnie leży i jakoś tak dziwnie, szybko zawsze z niego bateria znikała, nie wiem czemu, no cóż, tak jakoś. Tyle w sumie odnośnie tego Samsunga, czy bym go polecił? No jest jakiś feature, jest to jakaś nowa zabawa, nowość, ale no ja prywatnie bym nie chciał chyba tak dużej cegły mieć w ręce. Jako tablet gdzieś czasami, gdzie stoi na biurku, gdyby sobie stał na stędzie i do czegoś bym go potrzebował, okej, ale na co dzień? No, bynajmniej moim prywatnym zdaniem jeszcze chyba nie. Tyle. Macie całą playlistę odnośnie niego, zobaczcie sobie, co tam chcecie. Ja oczywiście rozstaję się z nim. No, w sumie fajna przygoda, bym powiedział. Wykonanie okej, no ale wydaje mi się, że trochę za wielki, przynajmniej jak dla mnie. Wasze zdanie może być inne, dajcie znać w komentarzu. Niektórzy na pewno uwielbiają tą serię, używają, znam już takie osoby, więc no, cóż, tyle. Samsung Galaxy Z Fold 3, z tej strony Łucek, trzymajcie się ciepło, hej.